Witamy w szóstym, a zarazem ostatnim w 2012 roku odcinku PlayStation Polska TV. Rok ten obfitował w bardzo ważne wydarzenia dla fanów PlayStation. Premiera PlayStation Vita, modernizacja PlayStation Store, mnóstwo ciekawych premier oraz co najważniejsze, świetna oferta PlayStation Plus. Wszystko to sprawiło, iż był to świetny rok dla fanów gier. Rok ten był także pracowity dla polskiego oddziału Sony Computer Entertainment. Wielu z Was zastanawiało się, jak wygląda polskie oblicze PlayStation. Część ekipy mieliście okazję już poznać wstępnie dzięki akcji na Twitterze, a to jak wygląda miejsce, w którym pracują, macie okazję zobaczyć właśnie teraz. Zapraszamy więc na wycieczkę po polskim oddziale PlayStation. Cześć, nazywam się Monika. Dziś, zgodnie z obietnicą, oprowadzimy Was po polskim oddziale Sony Computer Entertainment. Zapraszam. Święta oczywiście nie mogą obyć się bez choinki. Tutaj przed Wami nasza PlayStationowa choinka, oczywiście z prezentami. Mam nadzieję, że takie prezenty znajdą się też pod Waszą choinką. Natomiast z drugiej strony macie możliwość podziwiania naszych nagród. I te nagrody to jest tylko część tego, co udało nam się zdobyć od czasu, kiedy PlayStation Polska działa prężnie na naszym rynku. Większość znajduje się w biurze naszego dyrektora generalnego. Znajdujemy się przy naszej ścianie gwiazd, Wall of Fame. Mamy tutaj nasze głosy, naszych znanych artystów podkładających dubbingi do Waszych ulubionych gier, ale także osoby, które naszym sprzętem się bawią, które są fanami PlayStation. Jak widzicie od samej góry, miejsce numer jeden, Bogusław Linda, znany Wam doskonale jako Kratos, za chwilę w nowym wcieleniu kolejnej części wstąpienie. Są także nasze gwiazdy z ostatniej części Uncharted 3, czyli pani Krystyna Janda, rewelacyjna, ale także postaci, które są związane z naszą marką w trochę inny sposób. Takie, które są naszymi ambasadorami, wiemy, że grają w PlayStation, że są fanami i lubią spędzać razem z nami czas. Oto oni. Mamy w biurze także symulator jazdy Gran Turismo. Zdarza nam się, że każdy z pracowników wsiada tutaj, jedzie rundkę i kto ma najlepszy czas, wygrywa. A kto ma najgorszy? Sorry, ale zmywa naczynia po całym tygodniu. Idąc dalej w głąb biura, mijamy gabinet naszego dyrektora generalnego. Natomiast pokażę Wam teraz całą resztę. Znajdujemy się w drugim najważniejszym miejscu w biurze Sony Computer Entertainment, czyli w pokoju gier, tak zwanym Brand Space'ie, Game Place'ie. Oczywiście nasz Brand Space jest specjalnie przystosowany do tego, aby każda gra przetestowana była w pełni. Jest specjalnie wyciemniony, mamy full nagłośnienie w całym otoczeniu. No i oczywiście nasze ukochane konsole, PlayStation 3 w tym momencie w trzech modelach występujących na rynku, ale także zestaw do PlayStation Move, także w wolnej chwili, partyjka, golfa czy tenisa Sport Champions 2, jak najbardziej mile widziane. W naszym Brand Space'ie znajdują się także konsole debugowe, które pozwalają nam testować zupełnie pierwsze wersje gier. Ten pokój to ziszczenie marzeń każdego fana PlayStation. Znajdujemy się w głównej części naszego biura. Jak widzicie, pracujemy na Open Space'ie. W tym miejscu zbieramy od jakichś dwóch tygodni kartki świąteczne. Są to z nami też nasze ulubione postacie z gier. Jest Sackboy, jest Jackie Daxter, mamy też Helgasta. Za mną znajduje się część marketingowa biura, kawałek dalej część sprzedażowa i logistyka. Chodźcie zobaczyć, co tam się dzieje. Stoi właśnie przy biurku Sławka. Sławek to nasz człowiek od digitala i social mediów. Sławek, czym się teraz zajmujesz? W tej chwili poza torcikiem wedlowskim zajmuję się kampanią do PS Plusa. Cokolwiek widzieliście w necie związanego z PlayStation, pewnie maczałem w tym palce. Okej, idziemy dalej. Tutaj zawsze siedzi Stefan, natomiast Stefan w tym momencie podróżuje po spotkaniach, zabiegany. Tutaj znajduje się moje skromne stanowisko pracy. Nie będziemy tam zaglądać ze szczegółami, bo jeszcze nie robiłam porządków świątecznych, także idziemy dalej. A przed nami Magda. Magda Sielachowicz-Nowakowska to nasz trade marketingowiec, na pewno znacie ją z Twittera, bo już tam gościła. Magda, co teraz robisz? Bo widzę, że same ciekawe rzeczy.
No w tej chwili, ponieważ już powysłaliśmy wszystkie ozdoby świąteczne i tym podobne rzeczy, więc zbieram dokumentację, żeby móc się tym pochwalić wszem i wobec. Wszystkie Sackboye pewnie już mieliście szansę albo nie w czapkach Mikołaju widzieć w sklepach. Jak nie, to idźcie jeszcze raz sprawdzić, na pewno tam są. Okej, Magda zajmuje się taką masą rzeczy, że sama nie jestem w stanie tego czasem ogarnąć. Za mną znajduje się dział logistyki. Dziewczyny dbają o to, żeby sprzęt z daleka dotarł do nas, do Polski i został dostarczony do wszystkich hal pojedynczo. W tym momencie dziewczyny borykają się z tym, żeby uporać się z zaspami śnieżnymi, w których utknęły ciężarówki. Dadzą sobie świetnie radę. Idziemy do działu sprzedaży. A w dziale sprzedaży, który za mną, w tym momencie dwie osoby, ale to tylko część wszystkich przedstawicieli handlowych, których mamy w Same Komputer Entertainment Polska. Za mną Marta i Kamil. Nie będziemy im przeszkadzać, bo są bardzo zajęci. To oni dbają o to, żeby nasze hale były w pełni zatowarowane, tak jak lubicie. Mamy dla was jeszcze jedną ciekawostkę, ale żeby ją zobaczyć, musicie zjechać 13 pięter w dół, czyli na poziom minus 1. Tam stoi nasz PlayStation nowy Beetle, który jeszcze dzisiaj wieczorem rusza w trasę. Jest to autko wyposażone w PlayStation 3, PlayStation Move. Pełne nagłośnienie, po to tylko, żeby zapewniać wam moc rozrywki poza domem. Jeździmy z naszym Beetlem na różnego rodzaju eventy, eventy znajdujące się w centrach handlowych, poza nimi eventy sportowe, a także nasze hostesy, które mam nadzieję dobrze znacie, i wesoła gromada dzieci często towarzyszą przy różnego typu akcjach. To już koniec naszej wycieczki. Dzięki, że byliście ze mną i oglądaliście ze mną całe nasze biuro. Mam nadzieję, że wam się podobało i cóż, od całego zespołu PlayStation chcę wam życzyć wszystkiego najlepszego na nowy rok, szampańskiej zabawy i tego, żebyśmy zobaczyli się w przyszłym roku w jeszcze lepszych nastrojach. Do zobaczenia, cześć!